Dzień dobry, witam wszystkich. Wasz ulubiony podcast Neurofliki. Są z wami wasi ulubieni neuroterapeuci Patryk Sobotka, Michał Dzierzgwa i ja. Maciej Duczyński. Maciek Duczyński. Mały spóźnienie, brawa, tak. Tak. Dzisiejszy temat. Mamy tutaj Michała nie bez przypadku. Nie bez... Tak. To nie jest przypadek, dlatego że dzisiaj będziemy mówili, nie, to nie tak, że on... Tak na przyczepkę. Michał, chodź, nagramy coś. Jest to trochę w naszym stylu, nie powiem, ale jest to przemyślane i się działanie, dlatego że tematem przewodnim jest postawa. Czy postawa ma znaczenie? Dużo mitów się porobiło, jeśli chodzi o postawę, na co ona wpływa, na co nie wpływa, czy może być idealna, jaki powoduje choroby i tak dalej, i tak dalej. Będziemy o tym dzisiaj mówić. Czy mamy przedstawiać Michała? Myślę, że ludzie znają Michała. Znają Michała. To jest koleś tutaj... od integracji strukturalnej w gabinecie tutaj naszym. Dodatkowo prowadzi z nami kursy masażerny bokich, zaawansowany masażerny bokich i spec od integracji strukturalnej i też jest warsztat integracji strukturalnej. Jest. Nowy warsztat, nowe szkolenie dwudniowe, integracja strukturalna intro. Wszystkie rzeczy, słuchajcie, jeśli chodzi o szkolenie i tak dalej, są w opisie. Natomiast lecimy z tematem, czym w ogóle jest postawa? Jakbyście, wiecie, pyta się ktoś was, mama, tata, siostra, brat, twoje dzieci, o, Michał, masz małe dzieci. Tak. On niedługo pytał, tato, czym jest postawa? No, to by było ciężkie pytanie, żeby im odpowiedzieć krótko. Mogą być gorsze pytania. Mogą być gorsze pytania, ale wiesz, z dziećmi to jest tak, że muszą jeszcze zrozumieć, bo możesz im coś powiedzieć, oni pokiwają głowami i tam dalej nie doszło do zwojów mózgowych, więc trzeba im wytłumaczyć tak, żeby zrozumieli. Więc dla mnie postawa jest takim bardzo skomplikowanym zagadnieniem, które nie obejmuje tylko i wyłącznie tego, w jaki sposób człowiek wygląda, tylko ja traktuję trochę postawę, jest to taki zespół objawów, czyli bardziej dla mnie jest to taki kierunek diagnostyczny, gdzie ja patrzę sobie na człowieka i jego postawa mi mówi, co u niego działa w środku prawidłowo, a co działa nieprawidłowo. Jak przejdziemy sobie na przykład do postawy w Wikipedii, a znalazłem dwa takie fajne cytaty. Cytaty to, z Wikipedii? Tak jest. Czy to jest wystarczające źródło naukowe, żeby się posługiwać w tym tak popularnym podcaście jak Neurofliki? Myślę, że nie. Mam ale nadzieję, Michał, że ale dajcie mi szansę. Dobra, posłuchamy cię. Przez postawę ciała rozumie się odruchowy sposób utrzymywania ciała w pozycji stojącej. To jest jedna. Okej. Okay. A druga to prawidłowa postawa ciała, to taki układ poszczególnych odcinków ciała, niedotkniętych zmianami, który zapewnia optymalne zrównoważenie i stabilność ciała, wymaga minimalnego wysiłku mięśniowego, zapewnia dużą wydolność statyczno-dynamiczną oraz stwarza warunki właściwego ułożenia i działania narządów wewnętrznych. Nie wiem, kto to pisał, ale nawet mógłbym się zgodzić. Tak, z tym drugim zwłaszcza. Jest taki prosty po prostu, idealny dla sześciolatka, żeby mógł wytłumaczyć, ale ten drugi już jest, informuje, że ta postawa może być lepsza albo gorsza, bliższa ideału albo trochę dalsza. Tak, i teraz idąc sobie dalej tą postawą, to jakby możemy sobie przejść do takiego tematu prawidłowa postawa ciała, bo myślę, że to będzie interesowało wiele osób, czy taka prawidłowa postawa ciała w ogóle istnieje, czy coś takiego jest. I moim zdaniem nie ma takich ram prawidłowej postawy ciała, a rozwijając ten temat, to nie ma takiej jednej prawidłowej postawy ciała, którą można by było przyporządkować do każdego człowieka na ziemi i powiedzieć, że ty masz dobrą postawę ciała, a ty masz złą postawę ciała. Dla mnie to wygląda w ten sposób, że tyle, ile mamy ludzi na świecie, czyli 8 miliardów, to tyle jest prawidłowych postaw ciała i każdy będzie miał bardzo indywidualną. Tyle może być prawidłowych postaw ciała. Tyle może być. Tyle jest opcji na dzień dzisiejszy. Okay. Czekam, aż powiesz coś takiego, że będziemy się mogli bić. Czyli rozumiem tak, wiesz co, kilka rzeczy. My tak też pracujemy, oczywiście wykorzystujemy. Nie wiem, czy ty to na pewno wykorzystujesz. Nie wiem, jak Maćka teraz jest, ale ty... bo można teoretycznie spojrzeć na kogoś i powiedzieć, że okej, na podstawie postawy wystuć jakieś informacje, że okej, tutaj mogło być lepiej i jeżeli mamy takie i takie ułożenie ciała, to mogą być takie i takie objawy i okej, tu się na przykład w wywiadzie zgadza, a tutaj coś innego, a tu taki problem powoduje rzeczywiście, że nie wiem, te mięśnie szybciej się męczą i stąd na przykład takie, a nie inne wyniki sportowe i tak dalej. Ty robisz analizę posturalną? Nie taką zaawansowaną jak Michał, bo też nie wszystko mnie aż tak w niej interesuje, aczkolwiek tak, patrzę faktycznie na postawę ciała, ona mnie interesuje przede wszystkim ze względu na
to, co również znalazło się w tej definicji, czyli na rządy wewnętrzne. Mhm. I tutaj no, też będzie chyba okazja o tym powiedzieć, że tutaj to faktycznie ma znaczenie. A kiedy jakby przestaje mnie to interesować w tym zakresie, ale widzę, że ta postawa pozostawia wiele do życzenia, przede wszystkim pod kątem funkcji, bo ja też w gabinecie aż tak nie zwracam uwagi na jakby samą, na pewno na samą statykę to niekoniecznie, ale też nie mam jakby takich zawsze bezpośrednich wniosków na podstawie tego, że o, ktoś sobie stoi tak, mhm. to znaczy, że problemu będę szukał akurat tutaj i tutaj, tylko jeśli widzę, że te odchylenia od normy są znaczące, no właśnie ta norma też jest taka dosyć dynamiczna, bo to już tak jak zdążył Michał podkreślić, jakby nie ma jakiegoś takiego idealnego jednego wzorca książkowego, do którego porównuję, no ale jak widzę jakieś dosyć znaczne odchyły albo asymetrie, no to też sugeruję, żeby sobie taka osoba wybrała się do Michała. Mhm. Więc właśnie miałem jeszcze wtrącić wcześniej taką anegdotę, bo wczoraj pacjentka akurat mnie zaskoczyła trochę w gabinecie. Powiedziała, że mówią na mieście o triadzie zdrowia, że to jest taki plac zabaw dla dorosłych. Że można przyjść i znaleźć coś dla siebie i każdy robi co innego. A widziałem ten komentarz w ogóle na Google chyba. Tak, tak, ja też wiem, skąd ten cytat. Ja go właśnie na Google nie widziałem, ale wczoraj go właśnie usłyszałem. Bardzo mnie to rozbawiło i też miałem takie przemyślenia i właśnie rozmawiałem o tym też z tą panią, że tak to faktycznie u nas wygląda. Każdy się zajmuje troszeczkę czymś innym, więc na różne rzeczy patrzymy z różnych perspektyw i to też jest fajne. Nice. Czyli tutaj możemy wyciągnąć taki wniosek, że ta postawa po prostu ma wpływ na zdrowie i ona może być po prostu, można spróbować dążyć do tego ideału swojego, indywidualnego. Tak, tylko też rozwijmy taką pierwszą rzecz, która gdzieś przejawia się w mainstreamie, bo do mnie jak przychodzą pacjenci, głównie pacjentki, to dosyć częstą rzeczą jest to, że jakby głównym celem wizyty jest poprawa sylwetki. I teraz ja myślę, że jakby te panie i te osoby, które przychodzą z takim celem, czyli poprawa sylwetki, to one funkcjonują tak mocno w popkulturze, mm-hmm. nie? Czyli mają w głowie obrazek tej dziewczyny z billboardu albo faceta z rozkładówki gazet dla facetów i patrzą sobie, że muszą być odpowiednie wymiary, musi być talia wcięta, tutaj wszystko prosto, wielka masa mięśniowa, klata, etc. I to, co jest tam przedstawione na tym wszystkim, to jest jedno wielkie kłamstwo. Bo raz, że jakby to jest pewnie jakiś malutki procent wyselekcjonowanych osób, które będą miały taką fizjonomię i fizjologię, że będą mogły wyglądać w ten sposób. Dodatkowo jeszcze ci ludzie są specjalnie poprawiani w programach graficznych, żeby wyglądali jeszcze lepiej. Więc poprawiamy to, co już teoretycznie jest idealne i jakby no, my próbujemy się odnosić potem do takiego bardzo sztucznego tworu. Tak, i ale chcemy też tak jakby wyglądać. Poświęcają bardzo dużo czasu i uwagi na to, żeby tak wyglądać, w celu tego, żeby być po prostu na tej układce, nie? Tak. Więc można powiedzieć, że zajmują się tym zawodowo, swoim wyglądem. Dokładnie. Jakby spędzają bardzo dużo czasu na to, żeby w ten sposób wyglądać. Jakby mogą nie mieć innych dodatkowych zajęć, tak jak na przykład, nie wiem, przeciętna osoba, która chodzi do pracy, wychowuje dzieci, etc. i potem jeszcze próbuje sobie ćwiczyć, żeby fajnie wyglądać. Więc raz już, że ten cel będzie bardzo, bardzo trudny do osiągnięcia, albo coś trzeba będzie zużyć albo zniszczyć, żeby dojść do takiego celu. No to oczywiście są trenerzy, aktorzy, którzy, no kurde, to jest fajna opcja tak naprawdę, że masz twoim zadaniem przez najbliższe pół roku jest po prostu wyglądać tak. Tylko też pojawia się dodatkowe pytanie, bo ja zawsze lubię sobie myśleć wstecz, czy na przykład ta osoba, która wygląda tak super idealnie na tej okładce, czy ona jest zdrowa, czy ją nic nie boli. Bo może się okazać, że ona wygląda super dobrze, ale potem na przykład potrzebuje wizyt u szeregu specjalistów, żeby doprowadzić swoje plecki albo jakąś inną część ciała do tego, żeby móc funkcjonować, nie? Bo wygląda super, ale rypie. Na pewno różnie to wygląda. Bo sytuacja jest taka, że oczywiście tu ktoś mógłby na przykład wyciągnąć informację z tego podcastu, że aha, czyli jak ktoś ma dobrą postawę, tą bliską ideałowi, o którym pewnie za chwilę powiemy, no to on już nie ma żadnych problemów. No nie do końca. Może oczywiście mieć całą masę problemów, ale jednocześnie wydaje mi się, że może być na to znacznie mniejsza szansa po prostu. Czyli dążenie do tej postawy prawidłowej, tak jak tutaj napisałeś, że to jest pewnego rodzaju równowaga poszczególnych części ciała, które tworzą jakby spójny koncept, czyli na przykład w naszym przypadku, na przykład w moim przypadku, jak ja pracuję w nurcie głównie neurostyki i wykorzystuję bardzo dużo testów nerwomięśniowych, no to jeżeli udałoby się doprowadzić
pacjenta na przykład do takiego stanu, żeby większość rzeczy u niego będą monotonicznych, to ta postawa prawdopodobnie będzie dobra. Plus oczywiście później być może jeszcze będzie trzeba to przetorować ruchowo, bo się może okazać, że pomimo tego, że wszystko monotoniczne, to jakaś nierównowaga jeszcze napięciowa jest, bo na przykład ktoś wykonuje taką, a nie inną pracę, przez co na przykład tył wykonuje dużo więcej pracy niż przód, załóżmy, i tak gdzieś ma jakieś tendencje do tego, żeby gdzieś mieć miednicę w tył pochyleń na przykład, albo gdzieś tam wypłaszczone lordozlęciowo i tak dalej. Ale to już by było fajne, jeżeli udałoby się coś takiego stworzyć, więc ta postawa rzeczywiście może być i oczywiście pewnie wyglądałoby u każdej osoby na świecie, jakby to byśmy normotonie wprowadzili w całe ciało inaczej. Tak. Czyli ktoś miałby tendencję tego, że jednak ta u jednego miednica była bardziej przodopocholona, u innego były barki bardziej do przodu, bo na przykład kobiety mogą mieć większy biust, mniejszy biust, ktoś może mieć różne choroby przebyte w przeszłości i będzie miał na przykład takie tendencje, a nie do ustawienia bioder, albo dłuższe kości różnego rodzaju, więc to by wyglądałoby po prostu inaczej, ale pewnie czuliby się fajnie. Tak, dlatego tak, to co powiedziałem na samym początku i do czego dążyłem, tak jakby to powiedziałeś, Patryk, że dla mnie prawidłowa postawa to jest równowaga tych wszystkich elementów, które mamy w środku, w taki sposób, żeby właśnie był w miarę prawidłowy zakres ruchomości, żeby tkanki miękkie też miały prawidłowy zakres i żeby te wszystkie układy w naszym ciele mogły sobie pracować wydajnie. I teraz, jeśli uda nam się doprowadzić do takiej wewnętrznej homeostazy, że ten człowiek będzie dużo lepiej funkcjonował na bardzo wielu płaszczyznach, a nie tylko pod względem wyglądu, to jeśli doprowadzimy do takiej homeostazy, to z automatu poprawia się nasza sylwetka. Mhm. Czyli ja teraz bardzo często mówię moim pacjentom, że jakby efekt na przykład integracji strukturalnej, czyli ta poprawa wizualna postawy i sylwetki, to nie jest kluczowa część terapii, czy jakby ja nie pracuję do tego, żeby komuś unieść bark albo wyprostować miednicę, bo prawdopodobnie gdybym chciał osiągnąć taki efekt, czyli na siłę chciałbym komuś wyprostować miednicę albo unieść bark, to zrobiłbym mu krzywdę większą niż by było z tego pożytku. Bo wtedy ja bym pracował nad jakimś wyimaginowanym obrazkiem i bym próbował tak poprzestawiać te części ciała, żeby one pasowały do tego mojego obrazka, który sobie wymyśliłem. Ale to wcale nie musi pasować do tej osoby i do tego, w jaki sposób ona funkcjonuje. Znaczy, o ile to jest w ogóle możliwe. No, o ile to jest w ogóle możliwe. Bo też się może okazać, że to jest nie do osiągnięcia po prostu. Prawdopodobnie, jeśli bardzo byś się postarał, to można by było osiągać. Nie? Kiedyś była na przykład taka tendencja do tego, że jak pracuje się ze stopami, to żeby ta stopa wyglądała idealnie. Nie? Czyli żeby była super ustawiona pięta, super wysklepione łuki z każdej strony, żeby ta stopa była po prostu taka ładna, że można było robić zdjęcia i wstawiać na grafiki, a potem się okazuje, że jakby do końca to nie ma znaczenia, nie? Stopa ma być funkcjonalna, czyli tam te wszystkie elementy mają pracować, ona ma amortyzować nasze ciało podczas chodzenia, ona ma w jakiś sposób przenosić to obciążenie i nie przenosić go na wyższe elementy i to, że ona nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli, super mega ładnie, to wcale jest nieistotne, jeśli ona prawidłowo funkcjonuje. I tak jest z resztą naszego ciała. Wiesz co, ten temat stopy też jest ciekawy o tyle, że my mamy taki obrazek teraz jakby takiej stopy idealnej po prostu i do końca, no jednocześnie wiesz, jakby zamykamy tą stopę w bucie, kobiety chodzą na obcasie i tak dalej, i tak dalej. I się okazuje, że trochę zatraciliśmy, jak ta stopa w sumie tak naprawdę powinna wyglądać, bo się może okazać, że ona docelowo powinna być, nie wiem, bardziej wypłaszczona, party bardziej rozcapieżone, i tak dalej, więc to też jest jakby trochę zaciera się jakby ta nasza kultura z tym, do czego ta funkcja została stworzona, bo przy jednocześnie dobrze wiemy, że paluch na przykład fizjologicznie jest mega istotny, bo wybija nas w każdym kroku i tak dalej, a jednocześnie po prostu mamy takie buty, że on nie jest w stanie się ruszyć, jednocześnie jest pociągnięty do boku. No tak, no i mały palec też jest mega istotny, nie? No bo tam masz ten trójpodparcie na tej kości śródstopia, więc też nie możesz być w jakiś sposób mocno przekrzywiony do środka, bo też nie będzie ci dawał podparcia i stopa będzie ci uciekała na zewnątrz i się wypłaszczała. Więc tak, jednocześnie jak masz takie buty, na przykład wiem, że widzę, że Maciek też ma takie bardziej minimalistyczne buty, które są szersze na przykład teraz na przodostopiu, to tak ludzie patrzą i mówią, dziwne. Tak, jakieś, jak tak, płeta. Coś nie pasuje, no, coś no nie pasuje. To też jest kwestia mody tego, jak buty wyglądają i jak chcemy, żeby nasza stopa wyglądała gdzieś tam kulturowo, nie? Więc też od razu mi się to kojarzy. Raz, że z tym, że moglibyśmy zobaczyć, jakie stopy mają ludzie mieszkający w takich mniej uprzemysłowionych na przykład krajach albo gdzieś w ogóle
do rzeczu Amazonki, jak tam sobie ludzie biegają na bosaka całe życie, no to moglibyśmy stwierdzić, że dobra, to jest taka pewnie funkcjonalna stopa, no bo oni nie używają butów, inaczej się to wszystko rozkłada, więcej z nich korzystają, nie? Więc pewnie bliższa ideału, ale z drugiej strony to też nie są nasi pacjenci, nie? Tak, więc tak, musimy niestety, zawsze porównywać do, też do jakby naszej kultury i też tego, jak ta struktura i funkcja się zmieniają w zależności od tego, gdzie my się w ogóle znajdujemy na linii czasu i w ogóle na mapie, gdzie się znajdujemy, nie? Więc ciężko zawsze będzie porównywać coś, co jest idealne w badaniach naukowych, gdzie na przykład szukamy biomechanicznie najbardziej optymalnego rozwiązania, z tym, że nie zawsze jesteśmy w stanie do niego dążyć, nie? Dlatego, że po prostu mamy pacjentów, którzy i tak mają jakieś swoje nawyki i ruchowe, i dotyczące tego, jakich butów używają i tak dalej, więc możemy w pewnym zakresie jakoś próbować odnieść to do czegoś i wprowadzać im jakby sugestie jakby różnych zmian, ale to prawdopodobnie będzie nie do osiągnięcia coś takiego najbardziej idealnego. Mhm. Znaczy, no właśnie, to jest sytuacja taka, że my z tą postawą czasami ludzie trochę walczą i zapominając o tym, że jednak ciało dostosowuje się do pełnionej funkcji. Mhm. I się okazuje, że na przykład ciężko jest utrzymać konkretną masę mięśniową albo aktywację mięśniową w sytuacji, kiedy ja oprócz tego, że i na siłowni, no to się na przykład mało ruszam. A jednocześnie osoby, które na przykład nie chodzą na siłownię, ale na przykład fizycznie ciężko pracują, no to po prostu nie ma problemu z utrzymaniem na przykład masy mięśniowej i konkretnej postawy ciała. Więc to też jest dość, no i rzeczywiście u nas trochę może wyglądać czasami jak walka, no bo jednak wprowadzamy jakby ileś tam godzin w tygodniu, żeby to po prostu wyprostować, a później i tak po prostu nie wykorzystujemy tego potencjału, bo na przykład spędzamy dużo czasu w pozycji siedzenia albo bez ruchu i tak to wygląda. Dobra, słuchajcie, czyli wiemy o tym, że ta postawa wybrzmiała, że ona może być lepsza albo gorsza, bo teraz w świecie fizjo jest takie trochę tendencja tego, że każda postawa jest dobra, nie ma czegoś jak dobra postawa, nie ma czegoś jak zła postawa, nie ma czegoś tak jak zła postawa siedząca albo dobra postawa siedząca. Każda jest, jak ktoś mówi, teraz mówi, że najlepszą postawą jest twoja następna. Twoja następna, nie? Czyli chodzi o to, że ruch. Oczywiście ludziom to nic nie wnosi, bo oni pytają się, Anal, kupić te wygodne krzesła, czy nie kupić tego wygodnego krzesła? Mhm. Ale twoja postawa jest następna, najlepsza. Krzesła co godzinę. Masz po prostu co godzinę nowy taboret, nie? Myślę, że jak po prostu posługujemy się cały czas jakimś takim schematem myślowym, bardzo okrojonym tego, że patrzymy na ludzkie ciało, jakby było tylko strukturą i staramy się znaleźć, co w tej strukturze jest do poprawy, to po prostu tak jakbyśmy byli zbudowani z klocków Lego, nie? Więc no wiadomo, że to tak nie działa i teraz są jakieś częste dyskusje tego, czy ważniejsza jest struktura, czy funkcja i tutaj jakby fizjoterapeuci też mówią, że wiesz, właśnie w kontekście ruchu, że trzeba się ruszać i tak dalej, no więc jakby stawiają na funkcję, a jakby zapominamy, co to tak naprawdę łączy jedno i z drugim. No struktura jest w pewnym sensie wynikająca z funkcji, jest jej wypadkową, ale też ta struktura tą funkcję determinuje, więc w pewnym sensie ją ogranicza i siebie nawzajem, więc jakby skupianie się na tym, żeby utrzymać odpowiednią postawę ciała bez jednocześnie nawyków ruchowych będzie bardzo trudne do zrobienia i tak naprawdę odwrotnie, możemy mieć powiedzmy, postawę ciała, bardziej strukturę, która też będzie nam ograniczała wykonanie pewnego ruchu. Więc fajnie by było, gdybyśmy trochę odkleili się od jakichś takich sloganów i takiego pieprzenia głupot, że a, bo po prostu walić tą postawę, musisz się po prostu dużo ruszać, nie? No dobra, spoko, ale jeśli to twoja jakby postawa i twoje ograniczenia strukturalne też ci nie pozwalają na to, żeby ten ruch wykonywać optymalnie i zdrowo, to no to jakby, wyjdzie. No wiesz, to mówisz nie komuś na siłę. No, teoretycznie możesz sobie krzywdę robić docelowo, no nie? Tak, bo możesz sobie krzywdę robić. Prosty case na przykład gabinetowy, który się dość często powtarza, jak pacjent przychodzi z problemami jakichś kończyn dolnych, starymi kontuzjami i tak dalej i patrzysz sobie na nich przód, tył i oni po prostu mają dużą nierównowagę, po prostu jednej nogi nie chcą obciążać z jakiegoś powodu. No tak. I mówią, że kurde, nie lubię za bardzo chodzić, no nie? Albo nie, dlaczego ja jakby z jakiegoś powodu po prostu nie chcą jak oddać się aktywności fizycznej,
bo docelowo wiedzą, że coś jest nie tak po prostu. Bo tak, oni... bo na przykład noga boli. Po. No boli, więc właśnie nawet... tak, pytanie, czy rozwiązaniem jest wtedy powiedzenie komuś, że dobra, po prostu musisz więcej chodzić. Nie, i, no, i wczoraj właśnie jak pracowałem sobie z pacjentką, się okazuje, że ona miała operację na kolano, z tą kolanem nie było za dużo robione, tam tematy blizny i tak dalej. Miała zamianę kość śródstopia piątą jakiś czas temu, dalej ta kość jest tkliwa, nie można było dotknąć jej za bardzo. Przepracowaliśmy sobie do obszary, ona stoi i mówi, ej, kurna. Jest inaczej po prostu, nie? Tak się trochę buja. Mówi, no nie jest idealnie, bo to kolano jeszcze nie było do pełni, nie ma pełnego wyprostu. Wiemy, że w kolanie fajnie byłby pełny wyprost jednak. Mhm. Byłoby super, bo jednak stoimy na pełnym wyproście. Ale to już wyglądało inaczej. Tak, i to się okazuje, że to jej też nie bolała często noga, tylko na przykład miała problem z plecami, z miednicą, stawy krzepodrowe, drugie w ogóle bioderko, które obciążała za bardzo i ona wiedziała, że coś tam świta, tylko te myślenia takie chodziła do innych tam fizjoterapeutów typu, a no dobra, bolą cię plecy, tam jedziemy, boli cię to biodro, jedziemy to biodro i jakoś tak nic nie było robione i ta osoba podświadomie wie, że ruch na przykład nie jest dla niej w porządku, ale nasłuchać takich rzeczy, tak, trzeba się ruszać, dużo chodzenia, on jest taki funkcjonalny, rusza się tyle mięśni podczas chodu, 7000 kroków codziennie. Tak. I to nie jest dobre dla wszystkich. To są zalecenia dobre dla osób, które są zdrowe. Mhm. Najczęściej. Profilaktyka. Albo tak, mają inny rodzaj tych dysfunkcji. Mhm. Znaczy ja też myślę, że ogólnie te zalecenia, to one może i są dobre dla wszystkich, tylko nie wszystkie rodzaje aktywności fizycznej będą od razu dobre dla osób z konkretnym schorzeniem, nie? O, tak samo wczoraj też była u mnie pani z bólem kolan. I mówi, że tak po prostu raz jedno kolano ją boli, raz drugie, głównie przy bieganiu i przy dużej ilości chodzenia. No i jakby też szukała trochę rozwiązania w tą stronę, że może jednak trzeba byłoby więcej tej aktywności. Nie? Więc jakby, jak ludzie się też mnie pytają, czy oni mogą jakiś sport, mogą jakąś aktywność, no to ja też wszystkim powtarzam, że jestem ostatnią osobą, która im zabroni ruchu. Mhm. To w ogóle nigdy czegoś takiego nikomu nie powiem. Z tym, że później po prostu w wyniku badania tej pani okazało się, że problem jest dość banalny, po prostu nie ma rotacji wewnętrznej w biodrach, obu, żadnej. Mhm. Ona jest nawet w pewnym sensie ujemna, bo ma ustawienie do rotacji zewnętrznej, no i do środka to jakby w ogóle nie idzie. No więc patrząc sobie tak, no po prostu banalnie, biomechanicznie, w trakcie chodu potrzebujemy tej rotacji wewnętrznej, żeby troszkę noga zakroczna... Tak dużo, kilka stopni. Tak, żeby ta noga zakroczna w ogóle mogła pozostać w miejscu, kiedy obracamy miednicę w stronę przeciwną, nie? No ale u niej to się nie dzieje. No więc ten ruch rotacji musi się odbywać w kolanie, no bo w sumie gdzie? No i dlatego te kolana raz jedno, raz drugie bolą przy większej ilości ruchu. I to jest bardzo banalne, ale nie da się tego problemu rozbiegać. No po prostu zalecenia pod tytułem dobra, to po prostu chodź dwa razy więcej, będą powodowały, że te kolana będą bolały bardziej, nie? Więc oczywiście ruch fajnie, może zamiast 7 tysięcy czy 10 tysięcy kroków, może nawet lepszym rozwiązaniem na dany moment byłby czy rower, czy siłownia z takimi ćwiczeniami, które akurat nie będą u niej wywoływały tego konfliktu i jednocześnie oczywiście sobie wdrożyliśmy ćwiczenia, które pozwolą jej tą rotację wewnętrzną odzyskać. Pracujemy sobie terapeutycznie na stole też do odzyskania tej rotacji wewnętrznej, żeby mogła później finalnie sobie do tego biegania wrócić, bo to lubi, nie? Więc znowu jakby zalecenia się nie powinny wtedy spłycać do tego, że nie, dobra, to wiesz, to jakby wszystko nie ma sensu, tylko więcej ruchu. Bo to jest zbyt ogólnikowe. No tak, to można, można szybko zrobić komuś krzywdę, właśnie nie wyłapując takich rzeczy. Ja też pamiętam taką moją pacjentkę, która narzekała na ból lewej nogi. I akurat wtedy przeprowadzałem ją przez cały proces integracji strukturalnej, robiliśmy sobie tam wiele elementów. No i oprócz lewej nogi, tam właśnie okolicy kolana, no to jeszcze był prawy staw krzyżowo-biodrowy, plecki i w ogóle dużo rzeczy po samej lewej stronie. No i na koniec ja robię takie zdjęcia porównawcze, czyli przed i po terapii i porównaliśmy sobie, jak ona wyglądała przed pierwszą sesją i po dziesiątej i też porównaliśmy sobie te objawy. No jakby pani Agnieszka wtedy powiedziała, że w ogóle to lewe kolano to jakbyśmy wymienili na nowe. Dużo tych objawów na górze kręgosłupowych z bioder się usunęło. No i potem pięknie było to widzieć na zdjęciach, bo przed
przed w ogóle zaczęciem terapii, jak poprowadziłem sobie rzut środka ciężkości, to on wypadał idealnie przez lewą nogę, nie? Czyli jakby ona stała cały czas całym ciężarem swojego ciała na lewej nodze, prawa w ogóle nie działała i potem jak udało nam się wyrównać troszeczkę bardziej, czyli jakby ten rzut środka ciężkości wypadał pomiędzy nogami, to nagle w magiczny sposób większość objawów zniknęła. Nie tylko przez to, że poprawiliśmy obciążenie nóg, nie chcę powiedzieć, że poprawiliśmy sylwetkę, jakby poprawiliśmy to, co się działo w relacjach pomiędzy poszczególnymi częściami ciała i w relacjach funkcjonalnych i anatomicznych w jej ciele i to spowodowało tym, że zmieniła się jej sylwetka i zmieniły się objawy i wtedy można by było zacząć aktywność ruchową. Tak, z tego tak wynika jakby coś takiego, że ta postawa jest takim reakcją obronną na co się dzieje w ciele. Tak, ona ci daje dużo informacji, co tam się dzieje. Dokładnie, nie? Na przykład prosty temat. Miał ktoś operację na klatkę piersiową, załóżmy, w przeszłości, no to on na przykład nie chce obciążyć tego obszaru poprzez rozciąganie i aktywację żeberek, bo on na przykład cały czas chroni ten obszar, więc z automatu garbi się. Schowa głowa dokładnie, do przodu. Dokładnie, więc jest i to może być na tle właśnie strukturalnym, ale może być też na tle wiseralnym, trzewnym, bo pewnie Maciek na pewno zauważa z nas najwięcej, bo masz głównie pacjentów trzewnych w gabinecie, że ta postawa, pewnie wielokrotnie zauważyłeś to, że kogoś wyeliminować temat typu poprawia się prystyka jelit, nie ma zaparcia i tak dalej i to spowodowało, że ta postawa wyglądała inaczej. No tak. To też jest w sumie często banalne. Jeśli mamy duże problemy trzewne, czujemy, że nas boli brzuch, czujemy, że są duże wzdęcia, często też występujące na przykład z zaparciami, no to mamy dyskomfort w brzuchu w momencie, kiedy się prostujemy. No po prostu nas ciągnie i czasami może być wrażenie, że brakuje skóry na brzuchu. No to oczywiście, żeby sobie to poprawić i często mieć możliwość też wzięcia głębszego oddechu, no musimy się zacząć pochylać do przodu, trochę sobie schować barki, pochylić głowę, zamknąć klatkę piersiową, no bo dopiero wtedy rozluźniamy tkanki brzucha, no i mamy jakby większą tą swobodę taką oddechową i zmniejszamy sobie dyskomfort w pozycji na przykład siedzącej, nie? No więc może być tak, że to nam buduje pewnego rodzaju nawyk. Jest coś dyskomfortem, no to po prostu się pochylamy. Tak samo u osób, które mają zaburzenia oddychania, tak? Mamy tą naszą klasyczną pozycję woźnicy, na przykład u osób z POHP, no to one też będą musiały przez postawę ciała wymusić jakby jednokierunkową funkcję mięśni międzyżebrowych, żeby te żebra, pracując w stronę do obręczy barkowej, mogły trochę zmusić klatkę piersiową do brania głębszego oddechu. No bo inaczej to jest po prostu utrudnione, nie? Więc ta funkcja no, bardzo często z tej naszej postawy ciała wynika. Tutaj też są dosyć ciekawe badania, co prawda na niedużej grupie, one też nie są zbyt świeże, ale pokazywały korelacje między wydzielaniem kwasu solnego w żołądku w zależności od tego, jaką mamy postawę ciała. No i okazuje się, że jak jednak mamy troszkę bardziej wyprostowaną, to ten kwas solny nam się produkuje w większej ilości, no więc po prostu lepiej trawimy na poziomie żołądka. Jak się zaczynamy zamykać, no to to trawienie jest po prostu pogorszone, bo nawet jakby ściany żołądka tej takiej dużej sekrecji wtedy nie mają. No więc jakby też nie zostało to w tym badaniu wyjaśnione, jakby jest ta korelacja między jednym a drugim, ale to nie musi oznaczać też, że postawa ciała powoduje wydzielanie zmniejszone kwasu solnego, tylko może być tak, że osoby, które też go produkują mało, mogą mieć większą tendencję do pochylenia się, więc prawdopodobnie działa to w ogóle w dwie strony. Nie? Więc jakby znowu warto szukać zależności między tą naszą strukturą a funkcją, ale też tą funkcją ruchową, ale też innymi funkcjami, nie? Naszymi funkcjami i takimi biochemicznymi, no ale też naszymi funkcjami umysłowymi. No i też dla osób, to nigdy nie jest podejmowane decyzje świadomie, typu, że okej, mam problemy z jelitami. To się wezmę, pochylę. Pochylę się trochę, że nie, to jest automat, pach, pach. Ja też zauważam, jak mam pacjentów właśnie z problemami trzewnymi,
i właśnie testując właśnie często choćby jamę brzuszną, czy pod kątem palpacji, czy pod kątem testów nerwomięśniowych, to często tam są braki napięciowe, w sensie, że komuś jest ciężko utrzymać pozycję do aktywacji mięśni brzucha, dlatego że jednak to, co się dzieje w jamie brzusznej, jest korelowane tak naprawdę z całym cylindrem brzusznym, z mięśniami brzucha, z namiednicy, z pracą przepony i tak dalej, więc poprawiając często wnętrze, bo na przykład pacjent korzysta jeszcze z jakichś zaleceń dietetycznych, albo zmienia w ogóle styl życia, albo pracujemy trzewni, się okazuje, że prawdopodobnie w środku robi się troszeczkę lepiej, pryselka poprawia się ukrwienie, poprawia się drenaż i z automatu brzuszek też działa sprawniej. No i człowiek się prostuje, nie? Odpala cylinder brzuszny, czyli te takie trochę mięśnie kor i mamy lepszą stabilizację dla kręgosłupa. Dokładnie. Nie? Jest fundament zaopiekowany i wtedy od razu z automatu jest lepsze ustawienie podstawowego kręgosłupa, kompleksu barkowego i tak dalej. Dobra, czyli teoretycznie może być ta postawa zła, można powiedzieć. Teoretycznie. Kiepsko postawy, fajnie było na tym popracować, no nie? Co w efekcie może przełożyć się tak naprawdę też na inne tematy. Tak, inne tylko tematy. Zawsze to trzeba porównać z objawami, nie? Czyli też nie możemy sobie popatrzeć na człowieka i powiedzieć, panie, to jest nawet źle zepsute, tylko musimy sobie popatrzeć na tego człowieka i zapytać, co mu się dzieje, bo może być tak, że on nie wygląda idealnie w naszych oczach, ale on się czuje świetnie. Jak go zapytamy o jego wyniki sportowe, to po prostu będzie bił rekordy świata. I co z tego, że ma trochę wysuniętą głowę do przodu? Może właśnie on tak jest zbudowany. O wiecie, to też jest dobra dyskusja, bo był taki moment z tym mistrzem świata w sprincie. Może przypomnę, jak się nazywał? Usain Bolt. Usain Bolt. I on ma tą postawę, dużo do życzenia tam na zostawie pod kątem właśnie skoliozy i tak dalej. No i często takie dyskusje były, czy jeżeli to by się poprawiło, załóżmy potencjalnie, bo się okazuje, że nie, testujemy sobie, obserwujesz sobie go, sprawdza sobie swoje nerwy, tylko robimy test nerwomięśniowy, załóżmy, że ma jakieś tam braki, mogłoby to działać lepiej. Powiedzmy, że idziemy do tego ideału postawy, czyli wprowadzamy właśnie tą aktywację lepszą, równowagę napięciową i pytanie jest takie, czy on przestaje być mistrzem świata, czy te wyniki są jego jeszcze lepsze? No to jest ciekawe pytanie, bo to mogłoby być różnie. To znaczy, mogło być i tak, i tak. Ja na przykład w swoim gabinecie zauważyłem, że jak oglądam sobie ludzi w pozycji statycznej, bo ja trochę podchodzę do tego tak jak stopniowo, nie? Czyli najpierw musi mieć jakąś tam pozycję statyczną po to, żeby potem móc przejść do pozycji bardziej dynamicznych. I jak sobie często obserwuję ludzi teraz, to wychodzi mi, że pozycja statyczna i pozycja dynamiczna skrajnie potrafią się różnić od siebie. Czyli oglądam sobie człowieka, który w pozycji stojącej wygląda w miarę okej, nawet jest nieźle, nie ma się do czego przyczepić i teraz mówię, dobra, poproszę się przejść. I ten człowiek zaczyna iść i wywalają te rzeczy, które właśnie, z którymi trzeba popracować. Nie? Stop, pan nie to buzaczek. Wszystko źle. Może nie do takiego stopnia, nie? Ale na przykład jak sobie stoi, jest w miarę wyprostowane i zaczyna iść i na przykład widzę, że zaczyna się zapadać w okolicy klatki piersiowej, głowa wysuwa się do przodu i on przechodzi cały na lewą stronę i zaczyna obciążać tylko jedną nogę. Więc z Usainem Boltem to też pamiętam, kiedyś było takie badanie, to chyba któraś telewizja robiła, że oni analizowali jego postawę, jego sylwetkę w trakcie biegu, jak bił ten rekord świata. I oni zrobili jakiś taki prostokącik, w którym powinien się utrzymywać tułów, po to, żeby jak najmniej tracić energii na to, że na wychylenia w bok, czyli mięśnie dodatkowe nie pracują nad tym, żeby go utrzymywać. I tam podczas tego bicia rekordu świata, pomimo tego, że on nie wygląda idealnie w pozycji statycznej, to wyglądało po prostu jak od sznureczka. Nie? Wszystko trzymało się w tym prostokącie, w ogóle tam nie było żadnych wychyleń, on tylko jechał do przodu. Tak. Ja tutaj akurat mogę tak powiedzieć z doświadczenia też z pracy z trójboistami. U niektórych osób było tak, że po pracy początkowo wyniki mogły się nawet trochę pogorszyć. Dlatego, że jeśli mamy dużo nabudowanych różnych kompensacji, to my na tych kompensacjach budujemy wzorzec motoryczny. Czyli osoba, która powiedzmy w przysiadzie bardzo mocno obciąża lewą nogę, unika obciążenia prawej, będzie już miała zapamiętany taki wzorzec tego przysiadu, że jeśli nagle i wszystko zmienimy, ten rozkład ciężaru w ogóle, to na początku czuje się z tym średnio, bo jeszcze nie wie, jak się znaleźć w przestrzeni z obciążeniem ułożonym sobie gdzieś tam na grzbiecie i musi wykonać powiedzmy tysięczny raz
to samo powtórzenie, ale już ma zmienione te warunki biomechaniczne. Więc czasami musi zrobić dwa kroki do tyłu, po to, żeby później zrobić troszeczkę do przodu. I to widać głównie po takich zaawansowanych zawodnikach. Więc jeśli chodzi o Bolta, podejrzewam, że początkowo mogłaby mu ta forma trochę spaść. Ale prawdopodobnie być może mógłby na niej zrobić później lepszą formę. Trudne do przewidzenia, nie? Nie wiadomo, ale ja się z tobą super zgadzam, bo zawodowi sportowcy, ale czasami jak się odzyskuje, powiedzmy, dąży do tej postawy, że ona jednak była lepsza, by ktoś obciążał lepiej obieg kończyny i tak dalej, to na przykład się okazuje, że pomiędzy wizytami on się czuje średnio. Zanim rzeczywiście ciało nauczy się, można powiedzieć, jeszcze raz wykonywać te same czynności, ale inaczej. Niby te same czynności, ale inne już. Tak, się okazuje, że jednak ten skłon teraz jest z aktywacją mięśni brzucha, wcześniej tak naprawdę to było tylko i wyłącznie jakaś ekscentryczna praca prostownika, a teraz wygląda to trochę inaczej, ale docelowo, jak się ciało już nauczy i jeszcze dorzuci do tego jakoś, powiedzmy, trening, żeby to przetorować, no to jakby jest lepiej. To trochę wygląda, jak wiecie, jakby ja często nawet kupiłem sobie, mam w bagażniku cały czas jeszcze jęgę, klocki do gabinetu, żeby tak, wiecie, mieć po prostu ułożone krzywo po prostu i nawet te klocki podpisane, że wiecie, tutaj jedzenie jakieś tam nieregularne, tutaj coś tam, tu emocje takie i takie, tu jakieś relacje niezadbane, tutaj zero aktywności i to jest wszystko i wyciągamy po prostu jedną, wiesz, że upada i powolutku zaczynamy sobie budować to od podstaw. Ja pamiętam, jak pracowałem z takim koszykarzem, to też jak zaczęliśmy sobie pracę i on nie był, to był taki amator w jakiejś tam lidze amatorskiej. A go obraziłeś, to nawet jakiś amator, taki... Nie, sam mówił. To była jakaś liga właśnie amatorska, gdzie sobie grywał dla przyjemności z kolegami i zaczęliśmy pracować nad nim i okazało się, że po kilku sesjach on przestawał trafiać do kosza, w ogóle nie wiedział, jak się rzuca. Ale potem ostatecznie jakby ta jego forma się poprawiła, wyszedł z kilku kontuzji, więc był całkiem zadowolony. Ale tak, czasami trzeba zrobić dwa kroki w tył, żeby zrobić trzy do przodu. Ja tak miałem trochę, wiecie, zaśmieszna sytuacja jako nastolatek, taki bardziej bliżej tam 11-12 lat, to była jeszcze podstawówka chyba, końcówka. Okulary zacząłem nosić. Miał taką lekką wadę i graliśmy w ping-ponga, czy tenisa stołowego. I ja, wiecie, nie trafiłem piłeczkę, mimo tego, że widziałem lepiej, no nie? No bo jednak ciało się przyzwyczaiło do tego, że gdzie ma być po prostu paletka w stosunku do piłeczki przy moim kiepskim wzroku i trafiłem sobie wcześniej, a później ta motoryka się pozdrowiła, ale docelowo za tydzień, dwa już było lepiej niż wcześniej. Jeszcze jedną rzecz, ominęliśmy trochę psychosomatykę, nie? Czyli jakby tak, emocje. Właśnie zdam sobie sprawę, że struktura, chemia, a czasami się może okazać tak, że ktoś ma ciężki okres w życiu. Dokładnie. I też go będzie dociskało do ziemi. Tak, albo o, tu była klatka piersiowa, że na przykład, wiecie, serduszko. Serduszko jest takie relacyjne bardzo i emocjonalne i się okazuje, że ktoś mu... Kiedyś miał super pracę, słuchajcie, to było genialne po prostu, bo on miał problem z łopatką, jednocześnie ten bar był taki nieaktywny i nam rzeczywiście wyszła temat psychosomatyki na wizycie i wyszła jakaś ciekawa historia i on się czuł, jakby po prostu bliska mu bardzo osoba, partnerka to chyba była, albo jakaś przyjaciółka, wbiła mu nóż w plecy, robiąc coś. I on po prostu, i ta jego postawa wyglądała tak, wiecie, jakbyście tam... Jakby ktoś go dziugnął. Jakby ktoś go dziugnął, no. I właśnie w tą stronę. To było mega fajnie. Sobie znam z tego sprawę tutaj. Potem sobie tam trochę rzeczy przepracowaliśmy. Potem manualnie pracowaliśmy z tym obszarem. Trochę wizualizacyjnie. Sama postawa. No ja nam pamiętam, się poprawiła. Dawno, dawno temu, jak zaczynałem dopiero pracować, też miałem taką pacjentkę. Wtedy jeszcze nie mówiło się za dużo o psychosomatyce, więc ja nie rozumiałem tego efektu. I przyszła do mnie pani, która była w bardzo złym humorze, taka była opryskliwa na początku i mocno niesympatyczna i też właśnie była taka, trochę wyglądała jak żółwik, tu zapadnięta klatka, głowa schowana pomiędzy barki. Ja wtedy akurat jeszcze zajmowałem się tylko i wyłącznie masażem i zrobiliśmy sobie fajną pracę i pamiętam, że po tej sesji masażu ona wstała wyprostowana, barki się cofnęły, głowa się wyprostowała i ona wstała z uśmiechem na twarzy, już zupełnie inną osobą rozmawiałem. Była miła i w ogóle było super, zupełnie inaczej, jakby ktoś inny się podniósł z tej leżanki. Mm-hmm.
Więc też może się zdarzyć takie sytuacje, że na przykład w danym dniu ktoś będzie miał dużo, już się tam nagromadzi różnych rzeczy i będzie dosyć mocno dojechana i zrobicie dobrą pracę w gabinecie i też wyjdzie super mega szczęśliwa, albo przynajmniej ten nastrój się podniesie na tyle, że będzie w stanie sobie funkcjonować normalnie. Mhm. Tak, ale ta jakby regułka, którą ty powiedziałeś wcześniej i my na przykład nałożyliśmy sobie na to choćby aktywację, z którą to się powinien przez układ nerwowy, no to jakby nie wyklucza tego, tylko my wiemy o tym, że te mięśnie mogą być wyhamowane też przez tam każdy komponent struktura chemii, emocje. Dokładnie. Jeśli okazuje się, że ten brzuch nie działa po prostu, bo ktoś ma, nie wiem, problem z stabilizacją, ale taką nawet nie to, że stabilizacją struktura, no tylko po prostu no, w życiu mu się sypnęło. Mhm. I nie wie, jak tam połączyć koniec z końcem, nie wiem, finansowo, coś się wydarzyło w związku i nie czuje tej stabilizacji po prostu. Tak. No i po niej widać, że on stoi niestabilnie po prostu. Tutaj ciekawe są też te obserwacje Lowena na przykład, nie? Tego, jak postawa ciała koreluje z jakimiś poszczególnymi stanami emocjonalnymi, więc wiadomo, że to też jest w pewnym sensie uproszczenie i jakiś schemat, ale no, o tą postawę ciała tam się znowu bardzo dużo rozbija, nie? Czy mamy tą taką postawę, jakbyśmy byli powieszeni na haku, czy tam nazwy, niemalże to są bardzo ciekawe, ukrzyżowani. Tak, znaczy, generalnie takie mam wrażenie, że psychoterapia jest taka bardzo artystyczna, nie? Tak. Jakby bogate takie wizualizacje. My chyba myślimy zazwyczaj jako terapeuci, więc tak brzydko uogólnie, ale w sposób taki troszkę bardziej matematyczny, anatomiczny, fizjologiczny w jakiś sposób. A tam jest chyba więcej tej gry takiej no, to jest humanistyczne barwami, nauka, no nie? Jakby sztuką. Poetycko, tak, trochę tam się to opisuje. Tak, no ale połączenie tego daje fajny efekt. Jak ktoś na przykład myśli tak matematycznie i wie, jakie struktury działają na przykład w tej postawie typu hak na mięso, co jest aktywne, co jest wyhamowane, jak się układa ciało w przestrzeni, to też można fajną wiedzę z tego wyciągnąć i jakby jednocześnie mieć tą komponentę psychosomatyczną w głowie, ale też mieć tą komponentę, bo oczywiście my wiemy, że tak jak u twojej pani, o której mówiłeś, gdzie pracowałeś masażem, no to oczywiście nie miałeś żadnych technik do pracy psychosomatycznej, po prostu zrobiłeś dobrą robotę mechaniczną, a tam się poprawiło też mental przykładowo. Jak ostatnio też nie mówiłem, byłem na Nicie Czwóreczce w Krakowie, z naszą tutaj świetną tutaj kameralną grupą, tak, ekipą i pytałem się, jak tam po trzech modułach, co tam się w ogóle wam udało zrobić. Jedna fajna historia była kursantki, która pracowała z pacjentką, jednocześnie pani przez bólem kolana, ale po prostu cała masa problemów jakby trzewnych, tam nawet nie pytała o pomoc, ona wiedziała, że tam może być komentarz psychoemocjonalny, ale no, nie miała do tego narzędzi żadnych, więc zaproponowała po prostu jej taką globalne spojrzenie, bo tam i jakieś problemy urogeniczne były i coś tam na brzuchu i tak dalej, w kontekście pracy z przełomami funkcjonalnymi. No i się okazało, że ta pani w ogóle jakby opracowując te wszystkie rzeczy, to ona miała takie tendencje, że wiecie, dawała sobie w pracy wrzucić dużo rzeczy na głowę. I tak po prostu jakby wszyscy owijali wokół palca. I ona po tej pracy okazało się, że poszła do pracy i powiedziała, koniec, stop. Jeszcze coś mnie zrobić i odchodzę. I okazuje się, że wiecie, ona poruszyła ciało, a tam i po prostu poruszyło się w głowie bardzo mocno. I chyba, ja nie chcę spalić, ale chyba mąż mówił, że co pani zrobiła z moją żoną? Okej. Okay. Ona, wiesz, zaczęła tak, stawiać granice. Zaczęła stawiać, tak. No? W ogóle fascynujące jest to, że jakby psychosomatyka, no może nie tylko psychosomatyka, ale jakby różne działania, które my robimy, pracując w gabinecie, one się nie ograniczają do wykonanej techniki, nie? Jakby w ogóle terapia jest, nawet nie jest sumą technik, tylko jakby czymś zupełnie więcej, bo nie zdajemy sobie sprawy też z dużej ilości rzeczy, które się tam dzieją, typu ktoś nawet leży po prostu u nas na stole. Rzadko też myślimy o tym, że jak popracujemy gdzieś na brzuchu, to zmieniają nam się stężenia niektórych na przykład hormonów albo neuroprzekaźników, więc to też ma działanie już psychoaktywne, już na przykład sama serotoninka, ale też sam fakt nawet tego, że ktoś leży sobie na stole, zaczynamy z kimś rozmawiać, ktoś zaczyna zwracać uwagę na swoje ciało w ogóle.
gdzie być może od tego ciała był bardzo długo odcięty. Mhm. Więc skoro nie stawiał sobie granic, tak jak tutaj w przypadku tej pani, to mógł też mieć w pewnym sensie jakieś takie poczucie tego odcięcia od ciała, mhm. jakiegoś na niego, no teraz oczywiście wymyślam, nie, bo nie znam tej sytuacji, ale czy jakieś niezasługiwanie na uwagę ze swojej strony i tak dalej, nie? No nie? To ciężko oczywiście, powiedzieć. No tak, ale chodzi o to, że często osoby, które mają takie problemy, mają dużo takiej dysocjacji. Mhm. A w momencie, kiedy leżysz na stole i to jest godzina dla ciebie, więc ty już jakby zdecydowałeś się na to, że chcesz naprawić powiedzmy swoje kolano, ale mogą się też wydarzyć zupełnie inne rzeczy, bo zacząłeś robić coś dla siebie. Mhm. Więc już w twojej głowie zaczynasz jakby ten swój ogródek uprzątać nie tylko z rzeczy wpływających na kolano, mhm. tylko z ogólnie różnych rzeczy. Nie? Tak samo jak tutaj ta kursantka, skoro zaproponowała pracę łącznie z całym ciałem, akurat też ten układ pracy z przeponami funkcjonalnymi jest o tyle fajnym narzędziem, że daje pacjentowi bardzo dużo przestrzeni do obserwacji swojego ciała. Więc nagle mogła mieć poczucie albo nawet w pewnym sensie takie podświadome mhm. procesy mogły wpłynąć na to, że ona postanowiła na to ciało zwracać większą uwagę, więc skoro postawiła granicę i tutaj, no to one mogły się po prostu przenieść na inne sfery jej życia. Tak, dokładnie. Ja też myślę, że to mogło być dodatkowo w takim mechanizmie, że jeśli masz różne ograniczenia w swoim ciele i na przykład wstajesz rano i bolą cię plecy, boli cię tutaj, boli cię tam, to raz, że musisz poświęcić dużo swojej energii i uwagi i twój organizm musi poświęcić dużo energii na to, żeby w ogóle cię postawić do tej pozycji stojącej, żebyś mógł funkcjonować. Mm-hmm. I nagle oprócz tego, że ktoś jakby zwrócił uwagę na twoje ciało i ten pacjent zaczął trochę myśleć bardziej o sobie, a dodatkowo jeśli pomógł w ten sposób, że zdjął te różne przeszkadzajki w tym organizmie i jakby on, ten organizm zyskał tą przestrzeń na to, żeby zacząć się autoregenerować i już nie musi zwracać uwagi na tyle rzeczy dodatkowych, które mu przeszkadzają, to też powoduje to, że taka osoba ma dużo więcej przestrzeni na to, żeby zastanowić się nad innymi rzeczami, bo ona się nie skupia tylko i wyłącznie na tych najbardziej newralgicznych, które jej przeszkadzają na przykład od 10 lat. I dodatkowo ta świadomość, że jeszcze jestem ja, że mam własne ciało, że mogę o nim sobie pomyśleć, mogę coś z nim zrobić, powoduje dodatkową efekt, czy jakby one się potęgują, czyli nic mi nie przeszkadza, dwa, że zacząłem myśleć o sobie, to może coś można z tego fajnego zrobić. Tak, no i oczywiście jest kontakt z drugą osobą, ktoś mnie dotyka, ale też na przykład ja coś tej osobie mówię, ona coś mi odpowiada i się okazuje, że wiecie, miałem jakiś swój problem mentalny w głowie i ja po prostu go powiedziałem. Jednocześnie go usłyszałem i mówię, no tak. Co ja w ogóle, wiecie, jakby... Mam wrażenie, że psychoterapia przede wszystkim na to polega, nie? Maciek, no nie chciałbym tego aż tak bardzo spłycać, ale myślę, że jest to jeden z elementów, który jest tutaj bardzo cenny. Że to wybrzmiało, że ktoś po prostu powiedział to. Odbijasz swoje myśli. O kurde. No tak, no. Tak, oczywiście no, trzeba tutaj przyznać, że stoi za tym coś więcej, no bo ktoś ci też często musi zadać celne pytanie. Nakierować na to. Bo inaczej w ogóle jakby nie wpadniesz na to, że mógłbyś to powiedzieć na głos, tak? Więc tak, tak, tak. O to chodzi, ale myślę, że to robi ogromną robotę. No i my czasami po prostu tak jesteśmy, nawet nie odpowiadamy, tylko wiecie, jakby okej. Okay. No tak. Czasami tylko słuchamy. Tak. Myślę, że... aktywne słuchanie to jest mocny temat. No tak, ale skoro też pytamy o różne rzeczy, to być może my sobie nie zdajemy sprawy z tego, że zapytaliśmy o coś bardzo istotnego dla tej konkretnej osoby, nie? Tak. Zwłaszcza, że skoro nawet mówiliśmy przed chwilą o stawianiu granic, no to my w pewnym sensie też, znaczy no nie w pewnym sensie, po prostu szanujemy granice innych ludzi, którzy do nas przychodzą, więc o różne rzeczy pytamy w ogóle o zgodę. No. O to, czy możemy popracować w ten sposób, czy możemy teraz zrobić tutaj, czy mogę teraz zrobić coś tam. Więc ktoś jakby też może zyskać świadomość tego, że on na niektóre rzeczy powinien się zgodzić, bądź w ogóle nie. Mhm. Tak, więc znowu, możemy o tym w ogóle nie myślimy, i po prostu robimy to, no bo szanujemy innego człowieka, ale może ktoś nie ma po prostu z tym jakby takiej styczności na co dzień. To jest w sumie przykre, ale no jakby nasze społeczeństwo pokazuje, że często tak jest. Tak, ale to trafne pytanie też, jak ostatnio rozmawiałem z Markiem Kusiem, nawet chyba my tutaj rozmawialiśmy, jak Marek był i prowadził jakiś taki kurs, wiecie, standardowy i gadali sobie po prostu w kuluarach gdzieś tam o pracy i on się jedna dziewczyna zapyta, czy w ogóle szczęśliwa w swojej pracy. Ona tak. Wiecie, jakby mija dwa tygodnie, no mówię, że rzuciła pracę, bo jednak nie.
Wiesz, jakby nikt nie zapytał być może wcześniej o to, no nie? No jednak pracujesz, jesteś trenerem, jesteś w jakimś klubie, jest fajnie, ale okazuje się, że mechanizm został uruchomiony i się okazuje, kurde, jakby ona nie spełnia moich oczekiwań, no nie? Albo ci ludzie nie są tacy, jakbym chciała, żeby byli w tym, albo miejsce mi się nie podoba, albo muszę daleko jechać i okazało się, że jednak nie jest. Tylko nikt o to wcześniej nie zapytał. Mamy tak też, mamy takie tendencje, żeby sobie tak, wiecie, pod dyma zakopać, przemilczeć, oszukać się trochę. Tak, no. Źle, ale stabilnie. Źle, ale stabilnie. No, więc sytuacja wygląda tak. Jeszcze mieliśmy taki temat, jeśli chodzi w ogóle o postawy, bo ta postawa też jest bardzo mocno sprzężona z naszym stylem życia i dużo osób na przykład przychodząc do gabinetu, nie wiem, czy wy tak macie, ale u mnie to jest bardzo częste, że przychodzą osoby mówiąc, że bolą ich plecy, po czym sami puentują, że bo mają tam miednicę krzywo w przodopochyleniu, bo dużo siedzą, bo mają pracę siedzącą. I już po prostu był jakby poleciał mit za mitem tutaj i teraz trzeba to trochę wyprostować. Jakie w ogóle jest zdanie na temat? Czy w ogóle to może mieć miejsce, że bolą plecy, bo miednica w przodopochyleniu, czy tam rotacja skrzywiona? Już ja nie chcę mówić o krótszej nodze dzisiaj, bo to nie jest temat na ten podcast. Po prostu, nie skończymy jest, wtedy. Mit na micie po prostu postawiony tutaj, ale jak wy się tutaj ustankujecie w tym temacie? Olać. Nie to, że olać, tylko po prostu tak się zawsze wewnątrz trochę uśmiecham, jak ktoś mi mówi, że go boli od tego, że ma pracę siedzącą, dlatego że to, tak jak mówiłeś, to jest skrót myślowy. Tak. On o niczym w ogóle nie świadczy, bo można mieć pracę siedzącą, przy czym mieć aktywny tryb życia, tak. A można mieć pracę, w której nie siedzisz, i jednocześnie mieć zupełnie bierny, kanapowy tryb życia. Tak. Jedno o drugim nie musi świadczyć, bo jest mnóstwo osób, które owszem, mają pracę siedzącą, ale jednocześnie, bo na przykład pracują sobie w biurze, ale mimo wszystko mają dużo spontanicznej aktywności ruchowej, czyli na przykład one nie potrafią na swoim dupsku te 8 godzin usiedzieć, tylko po prostu co chwilę wstają, gdzieś pójdą, zagadają, wezmą papiery, skoczą na ksero, po kawę, coś tam jest. Teoretycznie ma pracę siedzącą, ale i tak się dużo w niej rusza, poza tym wychodzi z biura i nie jedzie do domu siedzieć na kanapie, tylko wiesz, tu pochodzi, tu się pokrząta, to nawet nie musi być osoba, która trenuje, żebyśmy tego też nie rozumieli w ten sposób, że to są tylko osoby, które później spędzają wszystkie parku, możliwe godziny. Na spacer, bawi się na podłodze. Dokładnie. I tak dalej. Cały czas po prostu gdzieś tam w tym ruchu pozostają, więc samo to, że ktoś w pracy dostał krzesło, to nie znaczy, że ma bierny tryb życia. I że już jednocześnie, tak, a jednocześnie są osoby, które chodzą 3 razy w tygodniu na siłownię i moim zdaniem mają bierny tryb życia. W ogóle no, często mają tendencję do tego, żeby już traktować się prawie jak sportowca, podczas kiedy siedzą prawie cały czas, z wyjątkiem tego, siłowni. Że czasami siedzą na siłowni na przykład, robią coś na maszynie. Więc to w ogóle dla mnie, to, dopóki ja się nie dowiem więcej, to dla mnie nie jest żaden argument do tego, że ktoś chodzi na siłownię. No bo to ktoś może być, ja chodzę na siłownię, a ja chodzę do parku, a ja po prostu chodzę na popcorn. Nic to może równie, w ogóle to może nic nie znaczyć, nie? Albo być jakąś kroplą w morzu potrzeb ruchowych tego człowieka, więc trzeba mieć jakby szerszy kontekst. Tak. I to pytanie o siedzenie też jest fajne, bo często ludzie pytają, a bo jak kupię sobie krzesło za kilka tysięcy, to czy mi to pomoże? No i to też zależy, bo jak ten człowiek dalej się nie będzie ruszał i nic więcej nie będzie robił ze sobą, to nawet jak będzie miał krzesło za kilka milionów, to dalej go będzie bolało. Bo to krzesło się za niego nie ruszy, a może sobie siedzieć na najgorszym stołku na jednej nóżce i wszystko będzie w porządku. Więc to tak jak Maciek powiedział, że może być osoba, która prowadzi siedzący tryb życia, czyli się nie rusza i nie ma żadnej spontanicznej aktywności ruchowej i nawet pomimo tego, że 2-3 razy w tygodniu trenuje i na przykład jakoś ostro trenuje, to dalej będzie kanapowcem i tam dalej może wszystko nie działać i boleć. A może być człowiek, który w życiu nie trenował żadnego sportu i nigdy nie był na siłowni, a jest tak super mega aktywny, że tylko pozazdrościć. Ja tylko na przykład, nie wiem, jedzie do pracy na rowerku, potem właśnie tak krząta się trochę po tym biurze, potem sobie na przykład jak nie jedzie na rowerku, to wraca sobie komunikacją miejską i też musi przejść jakieś
jakiś kawałek od przystanku do przystanku. Na basenik sobie skoczy, być na może basen sobie skoczy, tak pójdzie na spacer albo pójdzie na zakupy i nie pojedzie tam samochodem, tylko pójdzie na nóżkach i weźmie te siatki na przykład do plecaka i sobie przyniesie to jedzonko. Więc jakby te wszystkie dodatkowe aktywności i te rzeczy, w których się ruszamy, to one robią nam tą różnicę, a nie to, że jakby trenujemy tylko i wyłącznie gdzieś w jakimś klubie sportowym albo na siłowni, bo dalej możemy być osobą, która teoretycznie ma taki bezruchowy tryb życia. I z pozycjami siedzącymi to jest tak, że mogą być lepsze pozycje siedzące i mogą być gorsze pozycje siedzące. I to na przykład o tym przekonały się osoby zaraz po pandemii, przynajmniej ja miałem taką falę pierwszych pacjentów, którzy przyszli z różnymi dolegliwościami przez to, że jakby zamienili pracę biurową na pracę zdalną i wpadli na pomysł, że siedzenie z laptopem głęboko w kanapie albo w łóżku, albo w różnych innych dziwnych miejscach, to jest super mega pomysł, bo przecież to fajnie i wygodnie się położyć w kanapie, się tak zapaść i sobie klikać na tym laptopie, bo to musi być super miłe, a potem się okazuje, że jednak nie, no ta pozycja siedząca przy biureczku, gdzie masz odpowiedniej wysokości ustawione blat, że gdzie masz odpowiednio ustawione ręce, gdzie masz w jakiś sposób odpowiednio ustawioną resztę ciała, czyli nogi, miednicę, kręgosłup, też będzie w jakiś sposób wpływało na to, że ty w tej pozycji siedzącej jesteś w stanie wytrzymać bez żadnych dolegliwości trochę dłużej, ale też żeby nie było, że jakby pozycja siedząca i jak przyjmiemy super mega pozycję siedzącą, to możemy tak siedzieć 8 godzin. No nie, może być fajna pozycja siedząca, która będzie powodowała minimalną ilość obciążeń w naszym organizmie, ale jeśli będziemy siedzieć tak przez kilka godzin, to i tak te obciążenia powstaną, zwłaszcza jeśli potem nie będziemy się ruszali, ale na przykład jak mamy pracę siedzącą, tak jak Maciek powiedział, wstajemy sobie to 45 minut, co 50, co godzinkę, przejść się po biurze, iść sobie zrobić, nie wiem, herbatę, kawę, wodę do toalety, pogadać z kimś 2 minuty, to jest moim zdaniem ten klucz do tego, żeby pomimo pracy siedzącej czuć się nieźle. Tym bardziej, że nie jest specjalnie trudne zniwelowanie skutków, bo oczywiście postawa siedząca ma swoje skutki, choćby to, że pompa mięśniowa nie działa i wszystko, dużo rzeczy w organizmie stoi po prostu. Ale niwelowanie tego jest stosunkowo proste. Wystarczy wstać i ja teraz nie pamiętam ile, czy to jest 5 minut, czy chyba BHP mówi 5 albo 10 minut i rzeczywiście tutaj to jest potwierdzone, że żeby chyba zniwelować 5, skutki godzinnej postawy siedzącej, to wystarczy ruszyć 5-10 minut. No, co godzinę. I temat jest załatwiony. Ja swoim pacjentom pokazuję taką fajną pozycję siedzącą, która jakby powoduje to, że pomimo tego, że mamy rozluźnione ciało, to kręgosłup jest prosty, ta miednica jest fajnie ustawiona. Na roleczkę, wiesz, to trzeba roleczkę nagrać z tego, bo to jest dobry patent, który jest super prosty. Super jest prosty, to 3 rzeczy trzeba o tym pamiętać. To nagramy sobie rolkę, to wtedy powiemy o tym szerzej. Ale jakby ta pozycja siedząca, ona dalej nie zabezpiecza przed wszystkim. Ona jest super mega fajna, bo pozwala ci siedzieć nawet na krześle bez oparcia i sobie całkiem wygodnie pracować, ale dalej trzeba wstać się poruszać co nie 40 parę minut. Tak, oczywiście, wiecie, może być idealnie, bo to też, żeby tak wybrzmiało, bo że my tam hejtujemy siłownię teraz, to nie? Bo idealnie byłoby mieć po prostu... znowu? Tak, Maciek ćwiczy na przykład dużo. Ja ćwiczę dużo mniej niż on. Ja tam po prostu się poruszam raz w tygodniu, tak zaplanowany aktywność jest w miarę okej. Okay. Dzięki temu nic mnie nie boli, czuję się całkiem fajnie, ale idealne byłoby po prostu mieć duży jakby aktywny tryb życia, czyli dużo spontanicznego ruchu, różnego i po prostu mieć taki trening też zaplanowany. To idealnie. Który przynajmniej raz w tygodniu jest, im jest go więcej, ale bez przesady, no to też fajniej. Tak? Bo oczywiście są limity, bo jak ktoś ćwiczy 5 razy w tygodniu zaplanowany trening 1,5 godziny na siłowni i nie jest sportowcem zawodowym, to ciężko zregenerować. Sport też w ogóle nie jest zdrowy, nie? Dokładnie. A to już jest pod sport podchodzi, no nie? Że wiecie, każda skrajność jest dobra. Tak, no generalnie warto byłoby też monitorować swój własny stan zdrowia, żeby się nie zajeżdżać. To też w ogóle dobry temat na osobny odcinek. A mówisz o badaniu HRV, żeby sobie sprawdzać choćby? Na przykład, ale jest więcej w ogóle metod tego, żeby sprawdzić, czy nie jesteśmy już specjalnie zajechani. To można, znaczy sportowcom to polecam, akurat badanie HRV, ewentualnie badanie porannego tętna, w ogóle... nawet sprawdzanie tego, jak się czujemy, bo to można po prostu na chwilę się też skupiając na sygnałach ze swojego organizmu, to jednak można się tego nauczyć, żeby bez monitorowania zewnętrznego wiedzieć, czy to jest dobry dzień na ciężki trening, czy nie. Tylko zazwyczaj sportowców, zwłaszcza takich sportowców trenujących na wysokim poziomie, ale jednak amatorsko, to
ambicje każą trochę zagłuszyć ten sygnał mówiący, dziś nie jest dobry dzień. A to też takie, powiedzmy, gdzieś tam moje obserwacje. Ale nawet po prostu dla osób, które niespecjalnie są zainteresowane gdzieś tam ciężkim treningiem i tak dalej, no wiadomo, też nie namawiamy wszystkich do tego, żeby się szykowali na maraton, ale 150 minut uczciwej aktywności fizycznej w ciągu tygodnia to jest według badań tyle, ile potrzebujemy. Mhm. To jest 2,5 godziny. I to nie musi być siłownia. To może być coś, co lubimy. Może być spacer, możemy sobie właśnie... Szybszy spacer. No taki szybszy spacer, jakieś lekkie bieganko. Może być siłownia, czemu nie? Może być basen. No ważne, żebyśmy się chociaż troszeczkę to tętno sobie podnieśli, nie? Tak. I wiecie, wszystko, co mówimy, bo niektórzy mówi, o, mieli mówić o postawie, teraz mówią o ruchu. Ale to jest ze sobą bardzo ściśle powiązane, nie? O to chodzi, że nawet ta praca nad postawą po prostu jest stosunkowo tematem skomplikowanym. Mhm. Nie tak, to nie działa do końca tak, że ktoś ma głowę do przodu, to po prostu o przód napięty, tył wyhamowany, heja, tu napniemy, tu luźnimy, to tam, wyponowane. Do przodu. Nie? Albo klatka jest, wiecie, do przodu zapadnięta, prawie żelejkowata i teraz wchodzi urządzenie typu pajączek. Jeśli robiliśmy o gadżetach fizjoterapii. Tak jest. I jest, ale ten temat mi się w tym miesiącu ze dwie osoby na pewno zapytało. W czerwcu. O co? O pajączka. Czy takie rzeczy polecam? No nie? Ja już myślałem, że wszyscy o tym zapomnieli. Nie, właśnie, mnie też czasami właśnie pytałem nie. Ja też tak myślałem, ale się okazuje, że nie wszyscy oglądają Neurofreaki. Nie wiem, jak cała Polska, szkoda. Znaczy mnie po prostu pytają pewnie o zupełnie inne rzeczy, nie? Tak, bo wiesz, to nie, właśnie, bo okay. W kontekście właśnie klatki, także przy okazji, to nie był główny podejście, ale gdzieś tam było, a panie Patryku, a co pan w ogóle uważa o takich rzeczach, na przykład jak pajączek, który jakby dzięki niemu my myślimy o tej postawie. No ale postawa powinna być automatem. Tak, nie da się o niej myśleć, no nie? A pajączek wymusza pracę aktywną, nie? Czyli tak. Ja muszę myśleć o tym, żeby ściągnąć łopatki. No to jest co można najgorszego sobie zrobić. Znaczy to jest ćwiczenie, po prostu to jest ćwiczenie. Ściągasz łopatki, są w izometrii, fajnie, potem puszczasz, bo zapominasz, znowu ściągasz, no tak, ale nic to docelowo nie daje. Spróbuj przytrzymać właśnie takie ćwiczenie przez kilka godzin dziennie, przez kilka dni bądź tygodni. Nikt tak nie robi, w sensie, tak mi się wydaje, że to jest... W którymś momencie wywołuje to kontuzję i na życzenie robimy sobie krzywdę. Tak. Tak. Bo niemniej jednak faktycznie aktywnymi ćwiczeniami już można sobie tą postawę poprawić. Dokładnie. Nie? Tak. Tak, więc u nas też Michał, jak zazwyczaj kończy robotę, a jeszcze ktoś się powinien trochę poruszać. To jest polecanko. To na szczęście Marcin, jest polecanko, Kuba. Tak. Marcin, Kuba. No właśnie Marcin, odkąd się wziął też trochę za mój trening, to mi się też udało trochę bardziej wyprostować faktycznie, nie? Bo wcześniej miałem dużo aktywności, która jednak była tylko i wyłącznie zamykająca. Klatkę piersiową. Teraz otwieracie. A teraz otwieramy. No okazuje się, że po prostu nie da się robić za bardzo ćwiczeń w dwuboju bez wyprostowanej postawy ciała, no bo po prostu jest realne zagrożenie, że sztanga wybije ci zęby albo złamie żuchwę. Dla bezpieczeństwa trzeba mieć dobry zakres ruchu barkę. Tak. Tak. I te ćwiczenia też muszą być odpowiednio dobrane. To też nie można sobie otworzyć pięć najlepszych ćwiczeń na postawę i sobie jechać, nie, bo to jest taki pajączek, tylko trochę bardziej. Tak, zwłaszcza, że to w pewnym sensie było w ogóle niezamierzone. Mhm. Jakby w ogóle też o tym nie myślałem, że poprawi mi się postawa w związku z tym, że będę akurat robił jakieś konkretne ćwiczenia, tylko to po prostu właśnie, wyszło to, jakby niemalże spontanicznie. To tak jak mówiliśmy od początku, nie? Czy jakby wyrównały się odpowiednie napięcia, zrobiłeś sobie porządek w środku organizmu, lepsza postawa. Nie? Bo to powinno być efekt, ta postawa powinna być efektem ubocznym. Tak, czyli ja zaczynam dbać o swoje zdrowie, wprowadzam aktywność, poprawiam pracę swoich flaczków, myślę nad regulacją emocjonalną i tak dalej i docelowo moja postawa rezonuje z tym wszystkim, bo ona jest reakcją obronną na wszystkie stresory, które na mnie teraz oddziałują. Ona ma taka być i z nią nie ma co walczyć. I jak ja zaczynam to ciało odciążać, to ona zaczyna się zbliżać do tego ideału mojego. Tak, tylko mojego, indywidualnego, tylko dla mnie. Tak, tak, ale jednocześnie pewnego rodzaju takie ramy, że jesteś w stanie obciążyć dwie nogi, jedna stabilna, druga stabilna, że teoretycznie ten środek ciężkości jest taki zbalansowany, że nie przeciąża bardzo mocno. Pionie, tak, są jakieś takie, powiedzmy, rzeczy bardzo ogólne, które gdzieś u większości osób mogą się przydać do takiego do jakiegoś punktu wyjścia.
żeby wiedzieć, od czego w ogóle wychodzimy, do czego będziemy dążyli tak naprawdę. Mhm. A potem się okazuje, że to dążenie będzie nie do końca tak, jak zakładaliśmy, no bo ta osoba po prostu ma jakieś pewnego rodzaju być może ograniczenia, bo nie wszystko da się zrobić, bo przykładowo miała w przeszłości chorobę Sheirmana, załóżmy. Albo ma skoliozę. Albo ma skoliozę i będzie ciężko to... Aczkolwiek właśnie, jakie masz podejście do skoliozy? Tak, wiesz, kończąc praktycznie już. Z tą skoliozą to jest ciekawie, bo... U dorosłych, no nie? Tak, mówię u dorosłych, bo ja bardzo rzadko przyjmuję dzieci, ale u dorosłych to jest tak, że ja zauważam taką postawę skoliotyczną, jak ja to nazywam, u prawie 90% moich pacjentów. Rzadko się zdarza, jak ktoś, kto ma prosty kręgosłup, zawsze jest gdzieś tam jakieś odchylenie boczne i ta skolioza, jakby ona nie jest problemem, dopóki się nie pogłębia i jakby nie mamy tych dużo stopni, które wręcz tam gdzieś mogą zagrażać życiu, ale jak mamy taką niewielką skoliozę, która jest funkcjonalna, nie? Czyli ten kręgosłup rusza się we wszystkich kierunkach, nie ma ograniczenia ruchomości, to ona w ogóle nam nie przeszkadza żyć. Ale da się na przykład, że jak pracujesz sobie z kimś, on rzeczywiście poprawia swoje życie i tak dalej, i ten kręgosłup staje się, nazwijmy, no nie wiem, prostszy? Jakby mi w ogóle na tym nie zależy, żeby prostować kręgosłupy, to... No mi chodzi, że tak, wiesz, jakby tak no. Przy okazji, czy to tak, się tak, dzieje. Tak, tak, ale ja właśnie chcę do tego, wiesz, nawiązać, bo jakby mi nie zależy na tym, żeby prostować kręgosłupy, czyli to jest znowu to, o czym mówimy, czyli ja nie dążę do tego, żeby mieć prawidłowy obrazek, taki jak ktoś sobie wymyśli, czyli super mega prosty kręgosłup, bo tak mówi popkultura, tylko ja będę pracował sobie nad funkcją, czyli jak ja uzyskam prawidłową funkcję tego kręgosłupa, że on zaczyna chodzić w wszystkich kierunkach, nie ma tam, jest równowaga napięciowa wokół wszystkich mięśni, poprawiają na przykład mi się jakieś rzeczy wewnątrz brzuszka i na przykład jakieś reakcje emocjonalne, to zdarza się tak, że ten kręgosłup wizualnie troszeczkę się wyprostuje. Nie wiem, czy rzeczywiście prostuje się, bo nigdy nie robiłem zdjęć rentgenowskich, też nie mam takiej możliwości i też nigdy o to nie prosiłem, ale wizualnie zdarza się, że się wyprostuje, czasami się nie prostuje i jest i tak dużo, dużo, dużo lepiej niż było wcześniej, a jak się prostuje trochę bardziej, to jeszcze jak dorzucimy do tego ćwiczenia, to już w ogóle jest złoto. Mhm. Tak mówicie, bo docelowo, teoretycznie, znaczy wiadomo, ja mówię, że trochę nie rozmawiamy o dzieciach, bo u dzieci da się to zrobić, dlatego że układ kostny no, jakby rośnie, jest bardzo podatny na zmiany, więc jeżeli ktoś ma tam, nie wiem, kilka lat, no to jest jakby cała masa, pole do popisu jest olbrzymie. No tak, jest duża szansa, że się tam podprostuje. Dokładnie, dobrze prowadząc to dziecko. Natomiast idąc w kategoriach tego, że jednocześnie nasze komórki dostosowują się do pewnych obciążeń i do konkretnej funkcji, którą w życiu pełnimy. Jeżeli ta funkcja zmienia się, bo prowadzimy bardziej aktywny tryb życia, jednocześnie obciążamy kręgosłup tak, a inaczej, to docelowo, hipotetycznie, można byłoby zmienić układ kostny u osoby dorosłej. Tylko to musiałoby być podparte ćwiczeniami takimi rzetelnymi. To musiałoby być podparte tak dużą ilością pracy, że pewnie mało kto by się na to po prostu zgodził. No dlatego, prawdopodobnie musielibyśmy pracować codziennie z takim człowiekiem, a on musiałby kilka godzin dziennie ćwiczyć. I wtedy może moglibyśmy przebudować. No. Znaczy, trudno powiedzieć, to też zależy, co jakby rozumiemy przez tą zmianę budowy kostnej, nie? Dlatego, że już samo zwiększenie aktywności fizycznej może spowodować, że kościec nam się będzie zmieniał. Po prostu rosną obciążenia, więc on się adaptuje do obciążeń własnych, więc jak na przykład nam trochę wzrośnie masa mięśniowa, to też zazwyczaj zagęszcza się kościec, ale też po prostu samo to, że na przykład zaczynamy biegać, już powoduje, że głównie kości kończyn dolnych też stają się grubsze, nie? Tam jakby te beleczki kostne się troszeczkę zaczynają zagęszczać. To na przykład też dzieje się z krążkami międzykręgowymi, więc też trudno jest oszacować, jak dużo byśmy potrzebowali tej aktywności do tego, żeby mieć jakąś realną zmianę kośćca. Akurat jeśli chodzi o jej kształt, powiedzmy taki zewnętrzny, no to już w ogóle nie wiem, czy ktoś to kiedykolwiek sprawdzał, nie? No myślę, że byłoby to bardzo ciężki. Ale na przykład samą gęstość kości, no to myślę, że dosyć szybko. Bo to trzeba było mieć pacjenta, który raz, że chciałby się podjąć takiego eksperymentu, potem mieć gigantyczne fundusze na to, żeby prowadzić po prostu takiego człowieka i on w sumie chyba musiałby robić tylko to, żeby
ćwiczyć i być poddawane terapii po to, żeby sprawdzić, czy da się przebudować kształt kości. Więc taka trochę fantastyka. I raczej sztuka dla sztuki w pewnym sensie, nie? Tak. No bo też, on czułby się dawno dużo dobrze i by stwierdził, kurde, jakby ta motywacja jest nie w tym kierunku. Znaczy podejrzewam, że jakieś takie friki mogłyby być, którym by na tym zależało, ale koniec końców, no... Nie pamiętam, żeby przyszedł do mnie do gabinetu ktoś i powiedział, słuchaj Maciek, chciałbym przebudować mój kościec, bo to nie jest jakby funkcjonalny cel dla nikogo. Ja kiedyś miałem takiego pacjenta. Tak, ale zauważysz czasami, że na przykład dużo osób jakby to ten kształt na przykład kości czy swojego kręgosłupa, to jest takie pewnego rodzaju wymówka, mam skoliozę, to już nic się nie boli. Da zrobić, boli mnie dlatego i tak dalej. I to jest oczywiście nieprawda, no bo jakby ta struktura, ten ból nie jest związany z strukturą. On może tak naprawdę jakby konkretne ustawienie nasilać konkretne rzeczy, ale tu chodzi bardziej o funkcję. Jak sobie tę osobę, którą boli i ma skoliozę, zobaczymy pod kątem ruchomości, to się okazuje, że tej ruchomości nie ma albo jest brak i dużo mięśni jest wychamowanych i jest dużo innych problemów, tak, choćby z poziomu trzewnej, układu trzewnego, czy oddechowego, czy psychosomatyczne jakieś problemy są i tak dalej. I to daje realne problemy, a ta skolioza jest takim wtórnym wypadkowo tego wszystkiego. Słuchajcie, chyba byśmy wszystko, co chcieliśmy, także jest szansa dla wszystkich, jeśli chodzi o postawę, że można coś jeszcze zrobić. Jeżeli oczywiście jesteście osobami, które nie są terapeutami, to może dzięki to będzie dla was jakaś motywacja, żeby coś zmienić, bo ta postawa jest takim wypadkową waszego stylu życia. Jeżeli was interesuje temat kształcenia się w tym kierunku, no to oczywiście my poruszamy to na wielu szkoleniach, tak naprawdę, więc możecie sobie... Na większości, tak, że ta analiza posturalna jest, ona oczywiście może być dość prosta taka do użytku codziennego na masażonym łokcie, trochę zaawansowana bardziej na zaawansowanym MTG. Ty na autonomicznym układzie też oczywiście temat kręgosłupa jest poruszany i ta postawa też jest poruszana. I na neurostyce oczywiście też mamy tam testy wszystkiego, więc jakby... Wszędzie. Tak, wszędzie. Pracujemy z ludźmi, więc ich postawa musi nas trochę interesować. Jest oczywiście. Wszystkie linki oczywiście macie na dole pod spodem, a my się z wami żegnamy i do zobaczenia w kolejnym materiale. Ciao. Widzimy tak materiale. Dzięki. Materiale. Do zobaczenia.